Galeria. Kobieta pogryziona przez rekina. Sara i Ing wzięli niedawno ślub. Młoda para postanowiła wybrać się w podróż na Karaiby, gdzie chcieli świętować swój miesiąc miodowy. Świeżo upieczone małżeństwo spędzało czas na plażowaniu i degustowaniu lokalnych przysmaków. W ramach urozmaiczenia sobie czasu, Sara i Ing postanowili udać się na wspólne pływanie z rekinami. Mężczyzna przez cały czas miał ze sobą kamerę, aby nagrywać wspólnie spędzone chwile. Podczas pływania w morzu udało mu się zarejestrować niezwykle niebezpieczny incydent. W pewnym momencie do kobiety podpłynął rekin, który ugryzł Sara w rękę. Przerażona kobieta podpłynęła do męża. Miał przyciemnione okulary, więc początkowo nie wiedziałem, co się stało. Dopiero kiedy Sara zaczęła płakać z bólu, zobaczyłam, że rekin ugryzł moją żonę, opowiadał Ing. Kobieta została przebadana przez lekarzy. Na szczęście okazało się, że odniesione obrażenia są niegroźne, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pływanie z rekinami jest jedną z popularniejszych atrakcji turystycznych na Karaibach. Mimo ostrzeżeń, że tego typu zabawa bez zabezpieczeń może być niebezpieczna, wiele osób chętnie korzysta z tej możliwości.